Cześć wszystkim, z tej strony Gotier, a to jest krótki odcinek z gry Space Engineers, w którym to zajmiemy się wytłumaczeniem mniej więcej jak działa Jump Drive, ponieważ jeden z was zapytał mnie właśnie jak takie coś działa, żebym to wytłumaczył mniej więcej z grubsza. I był to dokładnie Mordor Cubeson, tak więc dzięki za komentarz. I ten odcinek będzie właśnie dotyczył tego oto modułu z gry Space Engineers. Okej, jak widzicie tutaj już stoi takie pudełko za szybką, to jest właśnie Jump Drive i on następująco wygląda w bloczkach, zaraz wam pokażę. O tak, o taki ma obrazek właśnie w naszym inwentarzu, że tak powiem. No i oczywiście jeżeli postawimy sobie go pierwszy raz, jeszcze nie jest naładowany, to będzie on się świecił nam na zielono. Kiedy się naładuje już, wtedy zmienia on barwy swoje na taki jasno-niebieski, na błękitny taki mniej więcej. I oczywiście do takiego Jump Drive'a najlepiej mieć duży reaktor, który go zasili, ponieważ jeżeli byśmy wstawili mały, to po prostu dłużej nam będzie się to ładowało. Później wam to jeszcze zademonstruję, jak już wytestujemy ten Jump Drive cały. Ok, tak więc pierwsza ważna informacja. Jump Drive'a nie możemy używać na planecie, gdzie jest właśnie grawitacja, ponieważ nie wiem, ja sobie tak to tłumaczę właśnie, że przez wpływ grawitacji nie możemy stworzyć tego całego tunelu czasoprzestrzennego, przez co właśnie on nie działa tutaj w tych okolicach. Ok, tak więc może polećmy sobie jeszcze teraz w tym czasie w kosmos. Zobaczmy tylko, czy nie będzie za szybko nam spadała prędkość. Chyba będzie, wiecie. To ja może zrobię inaczej. Pod G sobie ustawmy... Oj, sorki, pod I, pole sterowania i silnik do przodu ustawmy sobie ciąg, żeby po prostu nam leciał w górę. Ok. I tak, pod G teraz mamy takie właśnie też opcje, te wszystkie konfiguracje, które tutaj mamy zamontowane na naszym statku, jakieś silniki, animacje postaci, to wiadomo, że nam niepotrzebne w tej chwili. No i wszystkie bloki, możemy sobie tutaj znaleźć z nich Jump Drive i wybieramy sobie właśnie opcje. Tutaj mamy kilka opcji, na przykład takie jak włącz, wyłącz blok, po prostu włącz lub wyłącz. I to, co nas teraz interesuje, to jest Jump. Tutaj też są też takie opcje, zwiększ dystans, naładuj, żeby włączyć lub wyłączyć to, ale tym na razie się nie przejmujmy, zaraz się przejmiemy tym z opcji właśnie tak jakby naszego panelu kontrolnego. Ok, także weźmy sobie, przypiszmy tą akcję tutaj. Grawitacja, jak tam grawitacja? Już jest ok z grawitacją, to wyłączmy silnik, panel sterowania, silnik do przodu, wyłącz. Ok. Zatrzymajmy się. O, widzicie jak pięknie? Mamy widok na ziemię jeszcze. I teraz tak. Co ja miałem zrobić? Pod i panel sterowania. I teraz sobie znajdujemy tutaj nasz Jump Drive. Ok, jest. No i jak widzicie tutaj podobnie jest nieco jak w naszym okienku tutaj dialogowym, jeżeli pod G wciśniemy i przeciągniemy sobie po prostu ten Jump Drive. Tylko, że mamy to wszystko w panelu sterowania. No i przechodzimy tutaj, sprawdzamy sobie opcje. I teraz tak, możemy sobie po pierwsze dystans zwiększyć, bądź też zmniejszyć poprzez przesuwanie tego paska. I właśnie za każdym razem, kiedy nam się naładuje ten Jump Drive, możemy z niego skorzystać, ponieważ kiedy jest on rozładowany lub nie naładowany do końca, to jeszcze nie możemy go wtedy użyć. Za chwilkę to zresztą zobaczycie, jak przetestujemy ten cały Jump Drive. I jeszcze oprócz tego mamy takie właśnie rzeczy jak... tutaj były, czekajcie, naładuj, możemy wyłączyć to, bądź też włączyć i to właśnie adekwatnie do tego, jaka tutaj jest opcja zaznaczona. Po rozładowaniu tego Jump Drive'a on będzie się ładował, bądź też pozostanie w stanie spoczynku. Tutaj też mamy takie, jakby wam to powiedzieć, współrzędne GPS, czyli jeżeli sobie zapiszemy jakąś opcję tutaj, na przykład nowa z aktualnej pozycji, zapiszmy sobie to, że to będzie księżyc, i na przykład polecimy gdzieś, powiedzmy, nie wiem, 1000 km stąd i naciśniemy tą opcję, żeby wybrało nam cel, stąd będzie księżyc, wybierz, i wtedy jeżeli aktywujemy sobie ten Jump Drive, to skoczymy z powrotem w tą pozycję. Za chwilkę jeszcze to przetestujemy. O, mam pomysł, żeby nie czekać później na naładowanie tego statku całego, skopiuję sobie jako po prostu. Ok, skopiowane. W sumie wiecie co, jeszcze może generator grawitacji, co robię? Jest ok. Niech sobie stoi tutaj. I tak, dobra. W
takim razie zresetujmy sobie te ustawienia tutaj w Jump Drive, żeby polecieć do przodu po prostu. Usuń. I polećmy powiedzmy 1000 km z tej pozycji. I właśnie jeszcze jedna ważna sprawa. Jeżeli chcemy zrobić skok, a jest przed nami jakaś przeszkoda, to nie będziemy mogli tego zrobić, ponieważ właśnie Jump Drive wykrywa to, że na drodze mam jakąś przeszkodę, więc nie chcemy się chyba o nią rozbić. I on właśnie dzięki temu zabezpiecza nas przed jakimiś kolizjami większymi. Dobra, tak więc spróbujmy może skoczyć w tej chwili. I tutaj właśnie dialogowe okienko się pojawia, pokazuje nam informacje, które są nam potrzebne do tej operacji, czyli dystans, jaki skoczymy, no i jaką mamy masę i takie tam poboczne rzeczy. Ok, tak więc skaczmy. I wtedy załącza nam się taka fajna całkiem animacja i lecimy do przodu. No właśnie. Jesteśmy już 1038,2 km od punktu docelowego. Ok. Jak widzicie, też kolor zmienił się na naszym Jump Drive, ponieważ rozładował się on po prostu. I teraz jeżeli byśmy chcieli znowu do przodu skoczyć, to niestety nie możemy tego zrobić, ponieważ mamy tylko 54% energii i czekamy, aż się nam naładuje. Ok. No właśnie, jak widzicie, chociażbyśmy chcieli zmienić sobie tutaj odległość na jakąś mniejszą, to nie damy na rady niestety tego zrobić, bo musimy poczekać, aż się on nam cały naładuje. Ok. To w takim razie... O właśnie, czekajcie jeszcze. Tutaj jest... chciałem wam pokazać, że mamy tutaj taki licznik właśnie, ile musimy poczekać, aby się ten Jump Drive w pełni naładował. Jak widzicie, tutaj 3 minuty. Dzięki temu właśnie, że jest tutaj ten duży reaktor, który nam całkiem szybko to ładuje. Ok, w takim razie sobie zróbmy jeszcze tutaj szybko kopię tego statku z naładowanym Jump Drive'em. Ojoj, ale się odpaliło głośno. Dobra, i teraz zróbmy tak, jak mówiłem wcześniej, czyli wybierzmy sobie po prostu punkty docelowe naszego skoku. Panel sterowania, Jump Drive. Wybieramy sobie. Zapisało się i w takim razie możemy sobie skoczyć tym stateczkiem. I tutaj jak widzicie Destination Księżyc. Klikając tak powinniśmy znaleźć się mniej więcej w tym samym punkcie, w którym zaczęliśmy. Nawet jeżeli skierujemy troszkę w innym kierunku się. No jak widzicie udało się bezpośrednio w to samo miejsce skoczyć, w którym wyruszyliśmy z naszej podróży. Tak więc mniej więcej o to chodzi w tych Jump Drive'ach. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie je. I tak, miałem wam jeszcze coś pokazać, ale całkiem zapomniałem. A dobra, chyba wiem, wiecie. Zróbmy tutaj jakiś przykładowy stateczek. Powiedzmy... Stateczek, niech będzie cokolwiek, nawet klocek taki zwykły. Dobra. Żeby tylko załączyć tutaj jakiś kokpit. Generatory. Czekajcie, to był reaktor. Weźmy dla porównania jeszcze mały tutaj, załączmy. I teraz zbudujmy sobie jakiś kokpicik, Jump Drive z tyłu. I oczywiście taki mały reaktor. Ok, wejdziemy sobie tutaj. Jak widzicie, niestety ten mały reaktor jeden powoduje to, że mamy przeciążenie całego statku, kiedy nam się ładuje Jump Drive. Przez co, jak tutaj zaraz zobaczycie, czas się wydłużył do 15 minut. Jeżeli właśnie weźmiemy sobie jakiś inny reaktor, bądź też postawimy kilka małych, aby nie było tego przeciążenia, czas powinien spaść do około tak właśnie 8 czy 7 minut. Zaraz zobaczycie. No właśnie, do 7 minut. Pewnie było około 8, ale że timer się włączył już, to mamy mniej więcej już zrobione wszystko. Ok, i tak właśnie o to chodzi mniej więcej w tych Jump Drive'ach. Pamiętajcie, że nie można ich używać w obrębie grawitacji jakiegoś pola tutaj, powiedzmy, planetarnego, ponieważ jeżeli mamy, jak widzicie tutaj, generator grawitacji na statku, to nic to nam to nie przeszkadza, nic nie zmienia, możemy sobie normalnie używać tego Jump Drive'a. Jedynie właśnie przeszkadza nam pole grawitacyjne planet. I to by było właśnie chyba na tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie Jump Drive'y. Tak więc dzięki wszystkim za uwagę, komentujcie, oceniajcie, powiedzcie co byście chcieli w przyszłości jeszcze zobaczyć w poradnikach. Tak więc do kolejnego odcinka. Siemaneczko, cześć.